Idzie rak, nieborak. Coś mu się pomyliło. Zamiast do swojej jamki pod kamieniem, zalazł aż do wsi. Ludzie z tej wsi nigdy jeszcze nie widzieli raka. Bardzo się zdziwili i przestraszyli. Co to za zwierzę? Pytali jedni drugich. Co ma tyle nóg i chodzi w przód i w tył i taki pancerz ma na sobie? Wysunął się z gromady jakiś mędrek i powiedział: czy nie widzicie, że nosi przed sobą dwie pary nożyczek? To nie zwierzę, to krawiec. Wieśniacy ucieszyli się. Stary krawiec niedawno umarł, a młody miał tylko szyć, ale nie umiał skroić ubrania. Przyda się, krojczy. Rozłożyli kawał sukna na stole, posadzili na nim raka i patrzą, co będzie. Biedny rak chciałby znaleźć swoją rzeczkę, chciałby uciec. Łazi po suknie, to w tę stronę, to w tamtą. To otwiera kleszcze i znów zamyka. Oho, mówią ludzie, krawiec nam pokazuje, gdzie mamy krajać. Tną za rakiem. Ciach, ciach. Pocięli całe sukno na drobne kawałki i teraz dopiero zrozumieli, że je popsuli. Ach ty nic poniu. Zaczęli wykrzykiwać, potrząsając pięściami nad rakiem. Oszukałeś nas. Nie ujdzie ci to na sucho. Sołtys chciał raka chwycić, ale przestraszony rak, jak go nie utnie nożycami? Sołtys wrzasnął. Ratujcie, dobrzy ludzie, bo mnie zamorduje. Chłopi odczepili raka i zaraz urządzili nad nim gromadzki sąd. Wyrok zapadł taki. Nikt z nas nie wie, co to za zwierzę, ale oszukało nas, bo udawało krawca. A wcale nie jest krawcem. Na dodatek próbowało uciąć palec samemu sołtysowi, więc chociaż nie wiemy, jak się nazywa, wiemy, że jest to oszust i rozbójnik. Skazujemy go na śmierć przez utopienie. Podsunęli rakowi pod nos deskę, a kiedy rak na nią wlazł, zanieśli go ostrożnie na most. Cała gmina zeszła się nad rzekę, żeby się przyjrzeć, co teraz będzie. Przechylili deskę nad wodą i chlup! Rak spadł do rzeki. Ktoś z tłumu krzyknął. Dobrze mu tak. Tymczasem rak dał co prędzej nurka na dno, schował się do jamki i zawołał. No, nareszcie jestem w domu. Jacy to zacni ludzie, że mnie odnieśli z powrotem do rzeki. Czytał Alek.